Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym to chciałbym wyjaśnić takie różnice, znaczenia i różnice między takimi dwoma słowami, jakimi są nüchtern i schüchtern. Sam osobiście miałem problem z tymi słowami, żeby je zapamiętać, jeszcze czasy licealne, myślę. Bardzo podobna budowa, różnią się tylko pierwszymi literami. Reszta jest ta sama, nie? Ta üchtern, ta element jest wspólny dla obydwu. Może to przywodzić na myśl, że to może być czasownik, ponieważ jest pewna grupa czasowników w języku niemieckim, które mają końcówkę ern, na przykład sich erinnern. Pamiętać, tam z an się łączy, nie? Jest parę jeszcze czasowników, ale nie o tym teraz. To nie są czasowniki, to są przymiotniki. Wyjaśnię różnice, wyjaśnię znaczenia, różnice między nimi i sposoby zapamiętywania. Odróżnienia jednego słowa od drugiego. Zapraszam. Myślę, że zaczniemy od słowa nüchtern, który ma dwa znaczenia, mianowicie naczczo i trzeźwy. Słowo nüchtern, przekładając tak bardziej już opisowo, to jest sytuacja, w którym ktoś jest mit leerem Magen. O pustym żołądku. To jest naczczo, nie? Że nic nie zjesz. Często są badania krwi. Blutuntersuchung. Często trzeba zrobić. Man muss das manchmal machen. Also nüchtern, naczczo. I trzeźwy to jest sytuacja, w którym ktoś nie ma alkoholu we krwi. Also es gibt keinen Alkohol in der Venen. Natomiast słowo schüchtern oznacza nieśmiały. I tutaj przychodzą na myśl takie słowa jak Blick, spojrzenie, ein schüchterner Blick, nieśmiałe spojrzenie, eine schüchterne Person, nieśmiała osoba, nieśmiała, wiecie, bez tej pewności siebie. To jest przeciwieństwo selbstbewusst. Nie? Można się schüchtern lächeln, można się uśmiechać nieśmiało, a nüchtern to jest nadczo i trzeźwy. Jak to zapamiętać? Co do nüchtern, myślę, że to łatwiej sobie to jakoś skojarzyć. Pierwsze słowo to znaczczo, czyli jesteśmy o pustym żołądku, mit leerem Magen. Żołądek. Magen, der Magen, zawiera literkę N. Tak jak słowo nüchtern, tak jak pierwsza litera słowa nüchtern. To jest pierwsze skojarzenie. Żołądek, Magen, nüchtern, że nadczo, o pustym. Mit leerem Magen. I druga pomoc, taka mnemotechniczna, w jaki sposób to zapamiętać w kontekście na trzeźwy. Nüchtern, pierwsza litera, znowu pierwsza litera, mamy N, tak jak jedna z liter rzeczownika Weine, żyła. No bo kwestia, to, że mamy alkohol we krwi, to on płynie w żyłach. Nie? Also der Alkohol fließt in den Weinen. Czyli naczczo, ok, czyli trzeźwo, czyli na trzeźwo, czyli sytuacja, w której w żyłach, in den Weinen, gibt es keinen Alkohol. Nie ma alkoholu. Weinen, tam jest literka N, tak jak słowo nüchtern. Mamy to? Na schüchtern, jako nieśmiały, nie mam pomysłu, jako zapamiętać. Myślę, że tylko i wyłącznie na zasadzie eliminacji, drogą eliminacji, nie? Skoro ustalamy, że nüchtern to jest trzeźwy i naczczo, no to schüchtern to jest to drugie. Nieśmiały to jest właśnie schüchtern. Tyle. Krótko i na temat, myślę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do opisu mojego filmu. Zapraszam do kliknięcia przycisku Wesprzyj przy moim kanale. Zobaczcie, co tam możecie znaleźć dla siebie. Tyle. Do kolejnego filmu. Zapraszam. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Hej.